Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi Dawid Snopek. Jestem Amerykaninem, mieszkam w Krakowie i uczę się języka polskiego. Dzisiaj miałem dobrego pomysłu na temat tego odcinku, więc to będzie normalny vlog, w sensie, że nie ma żadnego tematu, ale no, po prostu powiem, co jest nowego w moim życiu. No dobra, najpierw chciałbym serdecznie dziękować wszystkim za znowu wspaniałe komentarze. Dostałem bardzo dobrą uwagę, że nie powinienem właśnie mówić a i że to nie polskie dźwięki, kiedy człowiek zastanawia się, co mówić, więc staram się mówić to bardziej po polsku, ale teraz to trudno, bo kiedy myślę o tym, nie mogę mówić, więc może po prostu zobaczymy, co będzie. Dobra. W ostatnich 2 tygodniach nie tak dużo się stało. To po prostu niemożliwe. Dobra. Byliśmy w więcej urzędach. Teraz staramy się zakładamy własną działalność gospodarczą i to znaczy, że tak często jesteśmy w urzędach. Spotkałem się z jeszcze jedną osobą na Language Exchange. To było fajnie. To dobry sposób na naukę języków obcych, ale tylko miałem 2 takich spotkań, ale wydaje mi się, że to dobry sposób. No dobra. Też spotkałem się z nauczycielką języka polskiego na Business Polish. To trochę inaczej niż normalne spotkanie z ludźmi na Language Exchange, bo nikt nie był chciał słuchać mnie, jak mówię o naszej działalności gospodarczej. I też te spotkania są nieformalne i potrzebuję języka na formalne, biznesowy język. Dobra, to też było fajnie. 2 razy spotkałem z tą nauczycielką i ona jest bardzo dobra jest bardzo dobrą nauczycielką i myślę, że to będzie bardzo pożyteczne w moim polskim. Też w sprawie naszej działalności gospodarczej robiliśmy pieczątkę i nie wiem, dlaczego w Polsce pieczątka jest tak potrzebna w interesach, ale to wspaniale, bo to dobre zabawy, pieczątki. I to moja nowa zabawka. I jak już powiedziałem, uczyłem się polskiego od dużo czytania i słuchania języka polskiego i nie wiem, czy to powiedziałem, ale czytam tylko i wyłącznie po polsku, bo to bardzo ważne, że uczę się polskiego, więc nie mam tak dużo czasu, nie mam czasu na czytania po angielsku i po polsku, więc to tylko po polsku.
Uwielbiam biblioteki i mam kartkę na bibliotekę w Krakowie. Niestety nie mam to przy sobie, żeby pokazać to widzom, ale no, czytam bardzo dużo po polsku, ale nie znam tak dużo polskich autorów, więc no, czytam po polsku, ale głównie nie czytam polskich autorów. Teraz czytam książkę Kirbułiczow, to no, autor rosyjski, to Rosjanin, science fiction, i no, to bardzo dobry autor, i czytałem już może 4 jego książki, tylko po polsku, nigdy nie czytałem jego książek po angielsku, i też nawet nie czytałem je po rosyjsku. No, to wspaniale, że mogę pójść do biblioteki, bo w Stanach czytałem bardzo dużo po polsku, ale w bibliotece w moim mieście było może 50, może nawet 100 książek po polsku, ale nie najciekawsze, czasem bardzo dziwne książki, i no, może czytałem parę tych, nie tak dużo. Głównie musiałem kupić książki od internetu. No, jest wiele sklepów w Chicago, gdzie sprzedaje się książki po polsku, i też kupiłem książki właśnie od Polski. Kupiłem książki od Empiku przez internet, ale to było bardzo drogo i bardzo rzadko czytam książki więcej niż raz, więc to po prostu, no, jak to by wiedzieć, nie marn, no, po prostu marnowałem pieniądze. Dobra, chciałbym czytać książki napisane przez polskich autorów, ale nie znam żadnych dobrych, więc proszę bardzo, jeśli znasz dobrego autora, który pisze science fiction lub fantasy lub kryminały, bo no, lubię takie książki. Proszę bardzo, napisz w komentarzu, bo chętnie poczytam cokolwiek. A dobra, myślę, że to wszystko, co mam do powiedzenia. Do powiedzenia? To nie ma sensu. No, bo powiedzenie to znaczy jak luck, tak? No, nie wiem. W każdym razie to koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.